Przyjazne miasta na start. Stop zmianom klimatu. Na skraju Puszczy Kurpiowskiej nad meandrującą dziką Narwią leży Ostrołęka. Ziemia ostrołęcka ma te swoje walory ekologiczne, przyrodnicze. Części miasta zlokalizowane w dolinach Narwi i Omulwi znajdują się w zasięgu europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000. W sercach ludzi jest dużo takiego przywiązania, podziwu i miłości do dzieła stwórcy i do przyrody całej. Obecnie wizytówką regionu jest wycinanka kurpiowska. Z wyraźnymi elementami wskazującymi na ścisły związek Kurpiów z przyrodą. Ostrołęka leży też na obszarze, który słynie na cały kraj z czegoś wyjątkowego. Produkty z obszaru Zielonych Płuc Polski słyną z wysokiej jakości, ale co równie istotne, są wytwarzane z dbałością o środowisko. Dlatego w tutejszych sklepach nie brakuje ekologicznej żywności. Ale samorząd miasta nie zapomina, że jego rozwój jest możliwy głównie dzięki mniejszym i większym przedsiębiorstwom, które chcąc, nie chcąc produkują ścieki. Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji jest właścicielem tej oczyszczalni ścieków. I choć znajdujemy się przy ulicy Chemicznej, oczyszczanie ścieków komunalnych odbywa się tutaj w sposób mechaniczny i biologiczny. Oczyszczalnia została niedawno zmodernizowana, dlatego do Narwi trafia woda spełniająca wszelkie krajowe i unijne normy oraz parametry. Wytwarzamy energię elektryczną z biogazu. Zmniejsza to koszty eksploatacji oczyszczalni. Dodatkowo daje przychód w postaci świadectw zielonej energii. Kolejne miejskie przedsiębiorstwo, Miejski Zakład Komunikacji, dba o to, by ograniczać zanieczyszczenie powietrza, którym oddychają mieszkańcy miasta. Sukcesywnie wymieniamy tabor autobusowy, kupujemy autobusy z silnikiem Euro 6. Jesteśmy po wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na zakup 2 elektrycznych autobusów. Nasza myjnia jest proekologiczna. Około 80% wody wykorzystywanej do mycia pojazdów jest powtórnie wykorzystywana na te same cele. Również szkoły przywiązują wagę do tego, by uczyć ekologii nie tylko w teorii, ale i w praktyce. Dlatego zdecydowana większość jest już po termomodernizacji. Dzięki niej zmniejszyły się nie tylko koszty ogrzewania, ale też emisja niekorzystnych związków do atmosfery. Szkoła jest w tej chwili, można powiedzieć, piękna, zarówno od serca, czyli od wewnątrz, jak i od zewnątrz. Zmieniła swoje otoczenie, jeżeli chodzi o zagospodarowanie terenu. W 2013 roku ruszyła budowa potężnego zakładu, którego nadrzędnym celem jest ochrona środowiska naturalnego. Głównym zadaniem tego zakładu jest przetwórstwo odpadów. Odpadów komunalnych, pochodzących z naszych gospodarstw domowych, a także odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki, które będą dowożone tutaj i przetwarzane i wyselekcjonowane celem sprzedaży do firm recyklingowych. Jest jeszcze jeden sposób na to, by pozbawić mieszkańców pokusy spalania w piecach śmieci. Zgłosiliśmy się do programu, tak zwana kawka, celem otrzymania dofinansowania na wymianę ogrzewania piecowego na budynkach socjalnych i programem tym zostanie objętych 126 mieszkań. Niska emisja jest jednym z kluczowych problemów w chwili obecnej naszego kraju. Aczkolwiek myślę, że to nie jest kwestia naszego kraju, ale nas dotyka, dlatego że to są niestety takie konsekwencje naszego bycia w czasach PRL-u. Niska emisja i walka z niską emisją jest w dzisiejszym, z naszego punktu widzenia, jednym z kluczy do poprawy stanu środowiska naturalnego w Polsce. Zaangażowanie Ostrołęki w ekologię zostało docenione przez kapitułę Narodowego Konkursu Ekologicznego Przyjaźni Środowisku, realizowanego w ramach projektu Przyjazne Miasta na Start – Stop zmianom klimatu, organizowanego przez Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Przyjazne miasta na start. Stop zmianom klimatu. Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Stowarzyszenie Europa Nasz Dom.